Rok 2002. Arabski terrorysta Ibn al-Khattab umiera w swoim domu. Przyczyną śmierci ma być zawał serca, spowodowany przeczytaniem zwykłego listu. Ale jak to możliwe, że ktoś odpowiedzialny za wysadzanie budynków i strzelanie do pracowników Czerwonego Krzyża schodzi na zawał, bo nie spodobała mu się treść wiadomości? Przeszukanie własności zbrodniarza nie dało żadnych poszlak. Historia ta pozostałaby tajemnicą, gdyby nie pewien rozgadany asystent prezydenta Rosji, Sergiej Jastrzębski. W wywiadzie telewizyjnym wyznał, że list zawierał specjalną truciznę. Była ona zabójcza, gdy weszła w reakcję z ludzkim potem. Treść listu też brzmiała straszliwie. Nie na tyle, by przyprawić al-Khattaba o zawał, ale wystarczająco, by zaczęły mu się pocić ręce. Trucizna niepostrzeżenie dostała się do krwi terrorysty, a ten zmarł parę dni później. Substancji tej nigdy nie udało się zidentyfikować. Ktoś wśród tłumu lekko ukłuł cię w nogę? Twoje perfumy pachną nieco inaczej? Zdaje ci się, że twój posiłek zmienił kolor? Dziś dowiesz się, jakie trucizny mogą cię po cichu pozbawić życia. Młody dziennikarz Ike White ryzykuje utratą pracy w New York Times. Musi opublikować ciekawy artykuł, ale nie wie, o czym pisać. Zdesperowany postanawia się upić. W barze przypadkiem podsłuchuje rozmowę przy stoliku obok. Początkowo brzmi jak nic nadzwyczajnego. Kobieta w podeszłym wieku, Anna Buchanan, zmarła niedawno na udar. Jednak White czuje, że coś się za tym kryje. Dowiaduje się od stałych bywalców baru, że Anna niedawno wyszła za mąż, więc nie mogła być ciężko chora. Okazało się też, że była bogata. Śmierć wpływowej kobiety to już temat godny artykułu. Następnego dnia Ike White udaje się do szpitala. Tam jest zapewniany, że kobieta zmarła na udar. W ciągu ostatnich godzin życia miała spowolnione oddychanie, szybszy puls, wypieki na twarzy i gorącą, suchą skórę. Na pytanie o możliwe przyczyny udaru lekarz tylko się uśmiecha, bowiem kilka dni przed tragedią zdiagnozował u Anny również histerię. Pod koniec XIX wieku taka diagnoza była czymś powszednim. Lekarz był pewien, że kobieta po prostu się czymś martwi, więc przepisał jej bromek sodu, środek uspokajający, który miała przyjmować co 2 godziny. Aby mieć pewność, że pacjentka będzie regularnie zażywać leki, przypominał jej o tym jej nowy mąż Robert, student medycyny. Jedna z pielęgniarek twierdziła, że bardzo troszczył się o swoją żonę. Mężczyzna podawał jej leki łyżeczką i do ostatniej chwili z miłością patrzył jej w oczy. Ike White wyszedł ze szpitala zirytowany. Historia nie okazała się na tyle ciekawa, jednak dręczyło go jedno pytanie. Co mogło tak martwić staruszkę? White wrócił do baru i zastał tam tych samych ludzi co ostatnio. Okazało się, że znali oni młodego męża zmarłej Anny. Mówili, że panią Buchanan trapiły słowa Roberta o tym, że zamierza się z nią rozwieść i ponownie poślubić swoją pierwszą żonę. Podpici goście wyznali też, że Robert tuż po pogrzebie wypłacił pieniądze z jej konta. Nie był to już ten sam kochający mąż z opowieści pielęgniarki. Dziennikarz spędził kilka kolejnych dni w bibliotece, a później wnioskował u władz o odkopanie ciała Anny, by dokładniej je zbadano. Wkrótce zaplanowano proces. Robert Buchanan został oskarżony o otrucie własnej żony. Co dziwne, na sali sądowej był całkowicie spokojny. W przeciwieństwie do White'a, dziennikarz wciąż nie miał pewności, czy jego przypuszczenia były słuszne. Sekcja zwłok wykazała wysoki poziom morfiny we krwi ofiary. Robert Buchanan nie wyglądał na zaskoczonego. Stwierdził, że być może po śmierci zachodzą takie reakcje. A poza tym, w przypadku zatrucia morfiną, jego żona miałaby zwężone źrenice. Ike White postanowił więc przeprowadzić szokującą demonstrację. Na salę wprowadzono kota, któremu wstrzyknięto ogromną dawkę morfiny, a podejrzany od razu wskazał, że źrenice zwierzęcia się zwęziły.
Potem jednak dziennikarz wlał kotu krople do oczu. Wiedział już, że Robert poślubił Annę dla jej majątku. Młody mężczyzna od początku planował otruć żonę morfiną. Jako że był studentem medycyny, wiedział, co się stanie po podaniu kobiecie trucizny i doszedł do wniosku, że najważniejszym krokiem było ukrycie zwężonych źrenic. Pomogła mu w tym atropina, lek wytwarzany z wilczej jagody. Morfina, oprócz działania uspokajającego, wyraźnie zwęża źrenice, a atropina działa odwrotnie. Oba leki stosuje się w medycynie, ale przyjęcie mieszanki tych substancji prowadzi do śpiączki, a Robert w studenckim laboratorium miał leków pod dostatkiem. Najwyraźniej nie patrzył żonie w oczy z miłości, a po to, by upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z jego potwornym planem. Oczy kota zakroplono atropiną. Po chwili trucizna zabiła zwierzę, ale jego źrenice wyglądały na zdrowe. White wydał porywający artykuł, a do tego wpakował przestępcę za kratki. Buchanan został skazany na śmierć na krześle elektrycznym. Jednak choć dziś dużo trudniej jest zatuszować zbrodnie, niektórym wciąż się to udaje. Rok 2018. Uniwersytet Lehigh w Pensylwanii. Chłopak chińskiego pochodzenia Yukai Yang i afroamerykanin Juwan Royal mieli zaszczyt dostać się na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w swoim regionie. Pozostali studenci tej instytucji byli głównie dziećmi białych, zamożnych przedsiębiorców. Chłopcy dzielili pokój w akademiku, ale po miesiącu Royal nagle się rozchorował. Nie poszedł jednak do lekarza, wierząc, że to tylko efekt stresu związanego z nauką. Yang pomagał mu jak mógł, robił za niego zakupy i oddawał wykładowcom jego pracę. Jednak gdy pewnego dnia Juwan poczuł się nieco lepiej, odkrył, że większość jego rzeczy została uszkodzona, a na niektórych nabazgrano groźby i rasistowskie obelgi. Royal był przerażony. Kiedy jego współlokator wrócił z zajęć, też był w szoku. Yang powiedział Royalowi, by ten poszedł na policję. Jednak rasizm na uczelni był na porządku dziennym. Policja wolała więc nie zadzierać z dziećmi z wyższych sfer. Na wezwanie Royala nikt nie odpowiedział. Tego samego wieczoru jego stan się pogorszył. Czuł silne pieczenie w ustach, miał zawroty głowy, drgawki i wymiotował. Objawy coraz mniej przypominały zwykłe przeziębienie, a chłopak zaczął się martwić. Yang próbował uspokoić kolegę. Wspólnie założyli, że to alergia i postanowili poczekać jeszcze kilka dni, ale Juwan czuł się już tylko gorzej i chodził półprzytomny. Z ust zaczęła mu lecieć piana. Student miał wrażenie, że zaraz zadławi się własną śliną. Pobiegł więc do lekarza i osłabiony ponownie wezwał policję. Tym razem służby się zjawiły. Pospieszne badanie nic nie wykazało, ale jeden z policjantów zobaczył coś dziwnego w jedzeniu Royala. Niektóre produkty miały nietypową barwę. Młody detektyw zabrał jedzenie do analizy i znalazł w nim ogromną ilość trucizny. Tal to miękki, bezwonny i pozbawiony smaku metal. Początkowo był używany jako trutka na szczury, ale z uwagi na jego silną toksyczność dla ludzi wstrzymano produkcję takich pestycydów. Tal występuje też w termometrach. Jego właściwości pozwalają na pomiar temperatury poniżej minus 60 stopni Celsjusza. Dziś najczęściej pojawia się jednak w archiwach zbrodni. Oprócz objawów doznanych przez Royala, tal może powodować wypadanie włosów, zniekształcenie płytki paznokcia, a nawet śpiączkę. Początkowo podejrzewano Bractwo Białych, gang tworzony przez synów przedsiębiorców. Chuligani byli dla służb pewnym tropem. Uciekali przed policją, a po aresztowaniu byli okropnie zestresowani. Szybko przyznali się do prześladowania czarnoskórych studentów. Sprawę zamknięto. Jednak młodego funkcjonariusza dręczyła jedna myśl. Młodzi bandyci na przesłuchaniach upierali się, że nie wiedzą nic o żadnej truciźnie. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Aby je kontynuować, policja postanowiła przesłuchać kogoś innego.
unikając przy tym gniewu wpływowych rodziców. Na posterunek wezwano współlokatora Royala. Ten z pozoru losowy ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Na komputerze Younga znaleziono rachunki za zakup dużej ilości talu. Na jaw wyszło, że chłopak od dawna nie znosił czarnoskórego kolegi i tylko udawał zatroskanego. Jednak truciznę zakupił nie dla niego, a dla siebie. Zamierzał popełnić samobójstwo, jeśli obleje egzamin z chemii. Tydzień przed testem zaczął dosypywać tal do jedzenia, które spożywał wraz z Royalem. Na szczęście egzamin poszedł mu dobrze, a mimo to Young wciąż dodawał truciznę do wspólnych posiłków. Chciał ją wykorzystać, bo wydał na nią całe stypendium. To również on zostawił rasistowskie obelgi na ich rzeczach, aby zmylić policjantów. Mimo skruchy skazano go na 20 lat więzienia. Juvan Royal do dziś zmaga się ze skutkami zatrucia. Jednak niektóre ofiary mają jeszcze mniej szczęścia. Policja w Fort Worth w Teksasie odbiera dziwny telefon. Rozmówczyni prosi o wykopanie ciała Stevena Robartsa, który zmarł rok wcześniej na atak serca. Dzwoniąca domaga się ponownej sekcji zwłok. Funkcjonariusz przewraca oczami. Nie odrzuca jednak prośby, bo to nie pierwszy telefon. Wyniki przychodzą dopiero 4 miesiące później, jako że nikt na komisariacie nie był zainteresowany sprawą. Jak się okazuje, niesłusznie. W ciele Robartsa wykryto octan baru. Zwykle substancja ta jest wykorzystywana w przemyśle włókienniczym. Jednak gdy dostanie się do organizmu człowieka, staje się toksyczna. Octan baru obniża poziom potasu we krwi, co powoduje paraliż mięśni, arytmię serca i trudności w oddychaniu. Połknięcie substancji w większości przypadków prowadzi do śmierci. Steven Roberts został otruty. I nikt nigdy by się o tym nie dowiedział. Urządzenie pozwalające wykryć te substancje to nowy wynalazek. Rok przed odkryciem, pewnej nocy w lutym 93 roku, 17-letnia Marie Roberts dobijała się do drzwi sąsiadki. Kiedy pani Hudgings w końcu otworzyła, dziewczyna zdołała powiedzieć jedno: jej tata był chory. Sąsiadka pobiegła do mieszkania, ale to, co tam zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Steven Roberts leżał nieruchomo na kanapie. Z jego ust wylewała się pijana. Był jednak przytomny, a jego szkliste oczy wpatrywały się w panią Hudgings. Ta pospiesznie wezwała karetkę. Ratownicy nie zdołali jednak pomóc, bowiem gardło mężczyzny było tak spuchnięte, że nie mogli włożyć rurki z tlenem. Marie stała w drzwiach i patrzyła z przerażeniem. Pani Hudgings przytuliła dziewczynę, by ta nie patrzyła na śmierć swojego ojca. Ale kto chciałby zabić zwykłego listonosza? Steven przez długi czas mieszkał sam. Po rozwodzie nie znalazł stałej partnerki. Bardzo ucieszył się, gdy jego córka wróciła, by z nim mieszkać. Dziewczyna nie mogła znieść nowego partnera swojej mamy, więc wróciła do taty. Sąsiedzi żartowali, że bez Beth ich rodzina stała się jakby pełniejsza. Córka, wzorowa uczennica i troskliwy ojciec, który obsypywał ją prezentami. Kto chciałby rozbić tak cudowną rodzinę? Oczywiście podejrzenia padły na Beth, byłą żonę Stevena. I był ku temu dobry powód. Kłótnie pary nie skończyły się na rozwodzie. Beth zaręczyła się z kimś innym. Były wojskowy Frank Burrows miał więcej do zaoferowania niż listonosz Steven. Zrozpaczony rozwodem mężczyzna postanowił za wszelką cenę odzyskać Beth. A Frankowi się to nie podobało. Jako wojskowy miał dostęp do pewnych trucizn, więc policja założyła, że to on musiał być sprawcą zbrodni. I odbyłby wieloletnią karę, gdyby nie jeden incydent. 1994, 10 miesięcy po śmierci Stevena. Liceum na przedmieściach Mansfield. Marie Roberts zostaje po lekcjach, by odrobić pracę domową ze swoją przyjaciółką Stacy High. Dziewczyny mają odegrać fragment Hamleta. Stacy dramatycznym głosem mówi: jakiż rodzaj modlitwy może być dla mnie pomocny? Przebacz mi moje ohydne morderstwo! Wtem zapada cisza. Stacy myśli, że Marie zapomniała swojej kwestii.
lecz jej koleżanka zalewa się łzami. Wyznaje, że popełniła straszny błąd. Stacy pyta, czy chodzi o ciążę, bo co może być gorszego dla 17-latki? Sekret Marie był jednak dużo straszliwszy. Okazało się, że dziewczyna od dawna chciała mieszkać z matką. Jej ojczym był bardzo surowy. Gdy dziewczyna zasugerowała, że ten zdradza jej matkę, została wyrzucona z domu. Na lekcji Marie wyznała przyjaciółce, że ukradła od Stanbaru nauczycielowi chemii. Była najlepszą uczennicą w klasie, więc ten nie zamknął przed nią laboratorium, by mogła korzystać z jak największej ilości zasobów. To właśnie tę truciznę Marie podała tacie. Stacy długo nie chciała wydać przyjaciółki, ale kilka miesięcy później zadzwoniła na policję. Podczas procesu Marie powtarzała, że nie chciała zabić ojca. Miał się tylko rozchorować na kilka dni. Śledczy, jak gdyby chcąc złagodzić karę, zapytał Marie, czy ojciec się nad nią znęcał. Ta zaprzeczyła ruchem głowy. Ława przysięgłych nie uwierzyła, że Marie nie wiedziała o śmiertelności trucizny. Dziewczynę skazano na 28 lat więzienia. Niektóre ofiary zatrucia może i nie umrą, jak Steven Roberts, lecz ich życie i tak dramatycznie się zmieni. 4 marca 2018 roku. Starszy mieszkaniec Salisbury w Wielkiej Brytanii jest przeszczęśliwy. Odwiedziła go jego córka. Wychodzą na spacer, ale 4 godziny później zostają znalezieni w parku, mają drgawki, a z ust wydobywa się im piana. Ojciec z córką trafiają do szpitala w stanie krytycznym. Następnego ranka w mieście zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Władze sanitarne badają mieszkańców pod kątem nietypowych objawów i zalecają pozostać w domu. Lekarze, którzy uratowali poszkodowanych, również trafiają na intensywną terapię. Dom mężczyzny zostaje odgrodzony, a dach zostaje zdjęty w celu dokładnego oczyszczenia. Eksperci sądzą, że rodzina zatruła się zabójczą substancją, a ofiar może być więcej. W tym samym czasie 2 kolejne osoby meldują się w szpitalu w Salisbury. 45-letni Charlie Rowley odczuwa straszliwy ból głowy i nudności, a jego partnerka Dawn Sturges straciła przytomność. Początkowo lekarze zakładają, że para zatruła się tanią heroiną, bo na ich ramionach było pełno śladów po zastrzykach. Szybko jednak okazało się, że Charles niedawno podarował wybrance nowe perfumy. Ale skąd bezrobotny mężczyzna miał na to pieniądze? Rowley wyznał lekarzom, że znalazł je na ulicy. Pilne badanie wykazało, że w środku znajdowała się zabójcza trucizna. I była to ta sama, która zatruła ojca i córkę, którzy dzień wcześniej trafili na ojom. Śledczy długo nie mogli znaleźć źródła toksycznej substancji, dopóki eksperci nie wpadli na pomysł zbadania klamki. Okazało się, że ofiary nie są zwykłymi mieszkańcami angielskiego miasteczka. 66-letni Siergiej Skripal i jego 33-letnia córka Julia byli niegdyś agentami wywiadu Federacji Rosyjskiej. W swoim kraju Siergiej został oskarżony o zdradę stanu, ale w 2010 wysłano go do Wielkiej Brytanii w ramach wymiany szpiegów. Pomimo oficjalnej amnestii, prześladowania byłego oficera nie ustały. Truciznę przywiózł rosyjski agent Denis Siergiejew, który trafił do Londynu pod fałszywym nazwiskiem. Wśród jego rzeczy znaleziono telefon z niezarejestrowaną kartą SIM bez numeru seryjnego. W historii połączeń zapisany był tylko jeden rosyjski numer. O użytej truciźnie niewiele nam wiadomo. Tak zwany Nowiczok pierwszy raz opisał w latach 90. jeden z jego twórców, Wił Mirzajanow. Niedługo potem naukowiec został oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej. Nowiczok bardzo silnie wpływa na cały układ nerwowy. Ofiarę można uratować tylko w pierwszych godzinach po zatruciu. Później zmiany w mózgu stają się nieodwracalne. Federacja Rosyjska do dzisiaj zaprzecza udziałowi w ataku. Siergiej i Julia Skripalow mieli szczęście, otrzymali antidotum. Ofiary nie wrócą już jednak do dawnego życia. Po miesiącu hospitalizacji ojciec z córką przeprowadzili się do Nowej Zelandii, zmieniając nazwiska. Pechowiec Rowley również zdołał wyzdrowieć.
ale jego ukochana zmarła, nie wychodząc ze śpiączki. Jak to mawiają, skąpy dwa razy traci, a czasem i życiem płaci. Jednak otruć szpiega można w jeszcze bardziej wyrafinowany sposób. W 1978 roku bułgarski dysydent Georgi Markow przechodził przez most Waterloo w Londynie, gdy nagle poczuł lekkie ukłucie w nodze. Ktoś przypadkiem trącił go parasolem. Tej samej nocy Markow dostał gorączki, a po kilku dniach zmarł. Szybko domyślono się, że ktoś go otruł, bo niedługo wcześniej ten sam atak przeprowadzono na dysydencie z Bułgarii, Władimirze Kostowie. Jemu jednak życie uratował gruby wełniany płaszcz, przez który nie przebiła się zatruta igła. Oba zamachy przeprowadzili agenci KGB z użyciem zmodyfikowanego parasola. Był wyposażony w mechanizm zdolny do wstrzyknięcia z ogromną prędkością drobnej kapsułki przenoszącej silnie toksyczną substancję zwaną rycyną. Produkowana jest z nasion fasoli, a gdy dostanie się do organizmu, prowadzi do krwawienia żołądka i nieuchronnej śmierci. A tajnego agenta z zabójczym parasolem nie sposób znaleźć w tłumie. Zamach ten zdążył już przejść do historii. Niedawno w Paryżu odbyła się nawet aukcja, na której wystawiono replikę takiego parasola. Jednak możemy tylko spekulować, ile innych, rzekomych ataków serca tak naprawdę było wynikiem zamachów. Jak myślisz, jakie tajne trucizny ukrywają przed nami służby specjalne?